Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, z tym, że drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, to powitanie ma miejsce w takim czasie szczególnym, bowiem na początku nowego roku kalendarzowego, roku pańskiego 2023. Jeszcze w tym roku żeśmy się nie widzieli, ostatnie nasze spotkanie było oczywiście w roku ubiegłym, w grudniu, z racji świąt Bożego Narodzenia, a to właśnie dzisiejsze spotkanie po krótkiej takiej przerwie zimowej ma miejsce już w nowej, że tak powiem, odsłonie kalendarzowej. Rok zatem pański 2023. Drodzy Państwo, składam z tej racji najlepsze życzenia, żeby to był rok błogosławiony, żeby to był rok wojny, żeby to był rok wolny od wojny, nie właśnie tej wojny, która ma miejsce na Ukrainie, bo jak wiemy, ona wciąż szaleje, dlatego też modlimy się o pokój do księcia pokoju, modlimy się o pokój do królowy pokoju, żeby właśnie tego pokoju nie zabrakło w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszym życiu, w naszej ojczyźnie, a nade wszystko na Ukrainie, żeby właśnie ta wojna zakończyła się, żebyśmy mogli żyć spokojnie, pracować spokojnie, rozwijać się spokojnie, żeby właśnie ten spokój towarzyszył nam w tym właśnie nowym etapie roku pańskiego 2023. Kochani, jak widzimy, jesteśmy w kościele i widzimy właśnie symbole Bożego Narodzenia, są jeszcze choinki, jest jeszcze żłóbek, chociaż już tak naprawdę dzisiaj kończymy okres Bożego Narodzenia. Taki typowy okres, czyli święta, które żeśmy obeszli, zakończyliśmy w ubiegłą niedzielę, to była właśnie oktawa, która dobiegła końca. Potem mieliśmy tydzień, tak zwany tydzień Bożego Narodzenia, czy okresu Bożego Narodzenia i taki okres Bożego Narodzenia kończy się dzisiaj, kończy się niedzielą Chrztu Pańskiego i rozpocznie się, czy już rozpoczyna się nowy okres liturgiczny, a mianowicie okres zwykły, czyli perannum. Okres zwykły w języku świeckim, taki okres nazywamy też białym karnawałem. I właśnie ten okres zwykły będzie miał to do siebie, że jeszcze mogą pozostać te symbole Bożego Narodzenia, może być jeszcze choinka, może być żłóbek, czy w naszych mieszkaniach, czy w kościołach. Możemy jeszcze śpiewać kolędy, chociaż niekoniecznie tak naprawdę, w sposób, że tak powiem, już nieliturgiczny, paraliturgiczny, możemy śpiewać kolędy i te symbole Bożego Narodzenia mogą pozostać do 2 lutego, a więc do święta Matki Bożej Gromnicznej. Kochani, na właśnie dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, jest to niedziela Chrztu Pańskiego. Gdy będziemy, bo też gdybyśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tych ze szacunkiem. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest, lecz Jan powstrzymał go mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział, ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad nim niebiosa, ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołębica i przychodzącego nad niego. A oto głos z nieba mówił, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Kochani, no widzimy Chrystusa, który przyjmuje chrzest w rzece Jordan, przyjmuje ten chrzest z rąk Jana Chrzciciela, swojego poprzednika. Jest pewnego rodzaju rozmowa, dialog, dosyć mocny ten dialog, bo to właśnie najpierw Jan tłumaczy, że to raczej on potrzebuje od niego chrztu, a tymczasem on się zwraca, Jezus, do niego, żeby udzielił czegoś, jemu czegoś właśnie takiego. No oczywiście Jan ulega, ustąp, mówi Jezus, bo tak godzi się nam, by wypełniło się wszystko, co sprawiedliwe. I wtedy Jan ustępuje i oczywiście następuje ceremonia chrztu z wody, nie chrztu sakramentalnego, o czym za chwilę, ale chrztu z wody. I właśnie w tym momencie, kiedy Jan udziela chrztu, otwiera się niebo i rozlega się z nieba głos, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, zobaczmy. Potwierdzenie bóstwa Jezusa, synostwa Jego, najpierw to czyni Matka Najświętsza, w noc betlejemską czyni to pasterze, potem czynią to trzej królowie, o czym właśnie żeśmy wiedzieli, dowiedzieli się w ubiegły piątek, uroczystość trzech króli. Potem oczywiście też ofiarowanie Jezusa w świątyni, wtedy, kiedy to właśnie 8 dnia, wtedy, kiedy Jezus jest w ramionach starca Symeona i starzec Symeon też wyznaje w Niego wiarę, mówiąc, teraz o władco, popatrzmy na tego małego dzieciątka, na to małe dziecię, zwraca uwagę starzec Symeon i widzi w nim swojego Zbawcę, swojego Władcę. Teraz, o Władco, pozwól odejść swojemu słudze w pokoju. A dzisiaj widzimy, że
do tych wyznań, do tego potwierdzenia synostwa Bożego dołącza się niebo. Niebo właśnie się otwiera i rozlega się z nieba głos: to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie. W ten sposób zamyka się, że tak powiem, proces potwierdzania, że Jezus jest Synem Bożym. Niebo potwierdza i na tym się kończy. Kończy się właśnie to, że Jezus już rozpocznie wzrastanie w łasce u Boga i u ludzi. Kochani, właśnie ten chrzest, który przyjął Jezus w rzece Jordan, jest okazją do tego, żebyśmy zastanowili się nad swoim chrztem, bo każdy z nas został chrzczony, z tym, że nie tak jak Jezus Chrystus, bo ten chrzest Chrystusa to był tak zwany chrzest z wody, chrześcijanowy. Natomiast ten sakrament, który my przyjęliśmy, właśnie ten chrzest, który my przyjęliśmy, to jest właśnie ten sakrament, który stanowił Jezus Chrystus. Kochani, nie pamiętamy tego wydarzenia, bo byliśmy małymi dziećmi. Mieliśmy kilka tygodni, może kilka miesięcy, ale są na to dowody, są świadkowie, są rodzice, jest starsze rodzeństwo, są goście, są chrzestni, którzy pamiętają te wydarzenia. Jak nie pamiętają, no to trudno, ale myślę, że w wielu przypadkach tak się dzieje. Dlatego też dzisiaj warto, czy przy śniadaniu, czy przy kolacji, czy przy obiedzie, czy przy telewizorze, porozmawiać o Chrzcie Świętym, co właśnie ten chrzest spowodował w naszym życiu, że właśnie poprzez ten sakrament staliśmy się dziećmi Bożymi. To właśnie wtedy, gdy ten sakrament przyjmowaliśmy, niebo też potwierdziło, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy synami, córkami Bożymi, że właśnie poprzez to dziecięstwo Boże stajemy się członkami Kościoła, że właśnie ten sakrament oczywiście zgładził grzech pierworodny, ale że on właśnie upoważnia nas do tego, żebyśmy przyjmowali pozostałe sakramenty. Wszystkie inne sakramenty, nie mając Chrztu Świętego, nie możemy przyjąć żadnego sakramentu. Dlatego też, kochani, dzisiaj właśnie niechaj tej niedzieli, niedzieli Chrztu Pańskiego, towarzyszy nam tego rodzaju refleksja, tego rodzaju rozmowa. Naprawdę warto przypomnieć, naprawdę może warto zajrzeć do internetu i zobaczyć, jakie to zobowiązania wynikają z tego, że zostaliśmy w swoim czasie ochrzczonymi, że właśnie wtedy staliśmy się dziećmi Bożymi i że to dzieciństwo Boże, proszę Państwa, nas zobowiązuje, bardzo mocno nas zobowiązuje. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego lepszego na nowy okres liturgiczny, okres zwykły perannum, czyli Biały Karnawał. Zostańcie z Bogiem.